Jakiś ground pinch? Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy Ferrari 296 GTB. Czy jakoś tak się to powinno czytać? Ogólnie pamiętajmy o wpisaniu kodu twórcy. Ja tutaj wpisuję na szybko. Chyba, że serwer nie pozwoli. Dobra, już działa? No i co, tak jak zawsze gadałem, że brakuje mi Ferrari w Rocket League, że jest to taka marka, która, no, jest moją ulubioną, tutaj nie będę ukrywał. Nie kupuję kredytów, ale kupuję ten pakiet. Okej, dla wszystkich i zobaczymy, co tutaj można w nim pozmieniać. No i co, mamy już nasze Ferrari, jak widzicie, wygląda naprawdę zjawiskowo. Nie wiem, ja zawsze byłem fanem tej marki, więc tutaj pewnie będę trochę nieobiektywny, jeżeli chodzi przynajmniej o wygląd, ale no, podoba mi się. Moim zdaniem jest to najładniejsze auto w grze, ale tak jak już mi Adi zaspoilerował, trochę tutaj się hitbox nie będzie zgadzał. Niestety. Możemy założyć takie oto malowanie, ale prawdę mówiąc bardziej mi się podoba takie zwykłe. Można tutaj sobie wybrać tylko jeden kolor, a nie wiem, taki niebieski z jakiegoś powodu mi się mega podoba. No i chyba czerwone Ferrari musi być czerwone. No to niebieskie wygląda trochę komicznie. Nie wiem czy tutaj, a zresztą do niebieskiego dajmy sobie ten oto samochód. Kół nie można edytować, niestety Ferrari to Ferrari i tutaj za dużo licencji nie będzie. O, ale przynajmniej boosta można dać dowolnego, to zawsze coś. Ozdoby nie damy, tutaj antenka tylko i wyłącznie z Ferrari. Wybuch dowolny. I dźwięk silnika. No brzmi fajnie. Jeszcze tutaj coś zobaczę. A tak, przegapiłbym. Jest do odebrania darmowy przedmiot, czyli takie oto z Ferrari. Mi to totalnie nie pasuje do reszty, ale no dobra, załóżmy przynajmniej na ten odcinek. Standardowo zaczynamy od freestylu. No i co, jest pierwszy przeciwnik. Ja tutaj niestety mam dosyć spore MMR-y na casualach. I chyba zapolujemy na standardowe 3 zagrania. Ogólnie to nie grałem w Rocketa jakieś 2 tygodnie, więc może być ciężko, jeżeli o to chodzi. Ale sobie strzelimy jakiegoś tutaj double reseta, Cooksir Pincha, no i nie wiem, jakiś Musty Flick. Dobra, mamy piłkę. Niestety ona nas totalnie raszuje. Strzelmy sobie na 1-1 tako, żeby go trochę ostudzić. Nie no, o, jaki fajny ryk zrobiło w ogóle to Ferrari. Ale a propos aut licencjonowanych i tak dalej, to w nowym karnecie, nie wiem czy widzieliście zwiastun, ale ma być licencjonowany samochód, czyli Honda Civic. Dla fanów ludzi, co... No nie mogę, czemu ten ziemek pre-jumpuje wszystko. Ale naprawdę jest to chyba najciekawsze auto do tej pory, co było w Rocket Passie. A na pewno jest to pierwsze licencjonowane auto, także jest to na pewno pozytywna zmiana. No i Honda Civic to takie, no myślę, że dosyć znane auto. W sensie na pewno zawsze jak są jakieś zdjęcia tuningowanych samochodów, jakieś takie poprzerabiane, no to Honda Civic zawsze jest na... No, zawsze się tam znajduje praktycznie. Ogólnie Ferrari to ma hitbox do minusa. Po tym spotkaniu może sobie zobaczymy dokładnie jak wygląda na samochodzie. Pokażę wam wszystkim. Dobra, double reset. Mamy okazję na double reseta. Szkoda, że on to pre-jumpuje, bo to nam znacznie utrudnia sprawę. Dlatego jak widzicie ciężko będzie zrobić te zadania tak naprawdę. Nie wiem czy... Dajcie znać czy na przykład próbować bardziej tryhardowe zagrywki na tych meczach tutaj przetestując. Czy może na przykład zrzucić sobie trochę MMR-ów na tych jedynkach, to znaczy na jedynkach. Po prostu na casualach, żeby przeciwnicy nie byli aż tak bardzo agresywni. Czy może jakieś sekcje freeplaya zrobić przy testowaniu samochodu. A i w ogóle podwozie. Bardzo fajnie wygląda podwozie tego samochodu. Nie wiem, na razie jeżeli chodzi o wygląd to wszystko chwalę. Jeżeli chodzi o gameplay, no to zobaczymy. Wiadomo, że nie jest to hitbox Octane'a, więc już na samym starcie tak jakby jest skreślony ten samochód z tego, żebym go mainował. Ale Ferrari to Ferrari, więc można na pewno zrobić wyjątek i na pewno myślę, że nim sobie czasem pogram. To znaczy na pewno, no pewnie się to skończy tak, że będę go bardzo rzadko używał. Okej. Mamy piłkę. Jakiś ground pinch? O tak, idealny ground pinch, fajnie wyszło. Ground pincha tutaj nie polujemy, natomiast wiecie, zawsze fajna jest to bramka. Dobra, może zdążymy zrobić jakiegoś double reseta. On chyba już pre-jumpnął. Tak, dokładnie, no nie wiem. Ogólnie też chyba za parę dni, to znaczy za mniej niż tydzień kończy się sezon w Rockecie, więc tutaj będzie trzeba jeszcze, no generalnie dajcie znać, czy nabyliście już nagrody. Ja myślę, że nagram jakieś jeszcze rankedy na pożegnanie sezonu. No i napiszcie ogólnie, jak oceniacie ten sezon już tak pod koniec. Bo moim zdaniem... Czekajcie, jakie było auto w karnecie? A, ten taki jakby Rolls-Royce. No, ale generalnie ten sezon ocenialiśmy już na samym początku dobrze. A następny sezon się szykuje znakomicie. No nie wiem jak będą te przedmioty wyglądały, ale sama ta Honda Civic w karnecie już sprawia, że będzie to najlepszy sezon. Ale może nie będę o tym mówił, może zostawmy ten temat na odcinek z nowego sezonu. A tutaj strzelmy double reseta.
Nie, nie strzelimy nic, bo Ziemek skacze jak opętany. No i dobra, co do hitboxów, to tutaj z przodu niestety wystaje bardzo dużo. No, jest to taki kazus McLarena. W sumie chciałbym zobaczyć, jak to wygląda na McLarenie. Nie pamiętam, wy możecie cofnąć sobie do jakiegoś testu McLarena, ale wydaje mi się, że tam bardzo podobnie wystawało. No i to nie ma co tutaj gadać, bardzo utrudnia rozgrywkę. No po prostu odczucia wykopania piłki są dużo gorsze. Wiadomo, że da się przyzwyczaić, no ale no niestety, dlaczego Psyonix cały czas nie robi hitboxów dostosowanych do samochodu, tylko zostaje przy tych chyba 5 hitboxach. Jakby każdy samochód miał unikalny hitbox, to by naprawdę było pięknie. Ale dobra, nie narzekam, tylko lecimy do kolejnego meczu. No i nie wierzę, gramy casual i trafiliśmy tego samego gościa. No to jest nieszczęście, nie wiem, czy w ogóle jest sens grania na niego, jak on w każdy po prostu aerial prejumpuje tylko. Zaraz pi boosta, zaraz pi obusta. Ej, czy to jest naprawdę ten sam, bo jakoś taki bardziej pasywny się wydaje. Dobra, double reset strzelony, elegancko. Tak, to jest ten sam typ, aż to nie wiem, o co chodzi, bo w tym meczu totalnie nie prejumpuje nic. Tak jak w poprzednim skakał na wszystko, tak tutaj jest jakiś spokojny. Ale nie, no tak jakby brat grał jakiś, no nie wiem. Jeszcze strzela samobuja, to znaczy nabiliśmy go w sumie. Ale totalnie inna osoba. Dobra, nie narzekam, strzelamy zaraz tego Masty Flicka, jakiegoś ładnego, potem Quicksir Pincha i wszystko zaliczone. Okej, nie ma dużo boosta. Nie ma dobrego ustawienia. Corner hit? Nie, nie ma szans. Okej, mamy miejsce, jest szansa na jakiś reset musty double. Czy tam po prostu reset musty? Ojeju, ale tam nam auto weszło w piłkę. No widzieliśmy ten właśnie wystający hitbox. Tutaj potężnie było to widać, jak chciałem uderzyć piłkę. Że nam po prostu przedni zderzak cały utkwił w piłce. No niestety, no hitboxy rakietowe. Ale mamy tutaj kolejną okazję. Dobra, okazję na danie mu piłki. Chyba, że jednak teraz Quicksir Pincha. Proszę? Jest Quicksir Pincha, mamy to. 2-2, nie, 3-1, ale dwa zadania wykonane. Został nam jeszcze jakiś Musty Flick. Okej. Ała, no nie, chciałem zrobić Breezy'ego dla widza, ale niestety nam gościu zasadził kopniaka. Właściwie to dajcie znać, jaki samochód wy chcielibyście zobaczyć w rakecie. U mnie numer 1 jest właśnie Ferrari, a najlepiej to LaFerrari by było. Natomiast wiem, że ono też by było niegrywalne, więc to by było też słabe. Ale z takich samochodów co mogłyby być grywalniejsze? To może Lamborghini Urus, moim zdaniem najfajniejszy SUV obecnie. No i przede wszystkim mógłby być grywalny, miałby jakiś hitbox Octane'a. Jakkolwiek to brzmi, to naprawdę, nie no, po prostu trzeba na to tak patrzeć. Jeżeli auto wychodzi do raketa, to musi być grywalne jakkolwiek. W sensie musi. Po prostu dla takiego spocucha jak ja. Dobra, mamy miejsce. Mamy tutaj chwilę. Musty. No nie, to było słabe. To było naprawdę słabe. To byłoby fajne, jeżeli chciałbym zrobić założenie air dribble, ale no nie zaliczam sobie tego do Mastiego. Dobra, może teraz. Chociaż ta pozycja to bardziej na jakiegoś triple reseta. Powiedzmy sobie szczerze. Jeszcze nie miałem flipa, najgorzej. Dobra, ostatnia szansa w tym meczu. Musty double, proszę. O! Nie! Najgorzej, nie chciałem, żeby się odbiło od ziemi i strzeliłem w poprzeczkę. Dobra, kolejny mecz, mamy to. Nie wiem, jakim cudem na casualu trafiamy ciągle na tego samego gościa. Żeby na rankedach trafić tych samych ludzi, no to jeszcze rozumiem na wyższych rankach. Ale na casualach? Czy już my jesteśmy naprawdę tak wysoka, że cały czas tego samego gościa... Nie, nawet nie chciałem tego strzelać. Trafiamy cały czas tego samego gościa na casualach. Jeszcze gość cały czas tryharduje. Okej, mamy reseta. Słabo mi się obraca tym autem, muszę przyznać. To znaczy jest to spowodowane tym, że tak jakby środek tego auta jest w innym miejscu niż mi się wydaje przez to, że tak dużo wystaje. No i takie dziwne uczucie jest przy obracaniu. Pewnie jak już graliście innymi autami, co są dużo dłuższe niż ich hitbox, no ale trochę to przeszkadza, że ten samochód wystaje. W sensie trochę, no po prostu przeszkadza pod paroma względami. Ale nie tak bardzo przeszkadza jak ten raszujący gość. Nie zdążę jak nic, ale próbuję. Proszę, miśni. No nie mogę z tobą, typie! Dobra, lecimy. Może teraz się uda. Jest reset. Jest Musty. Nie, no to nawet nie był Musty, to był backflip zwykły. Ale nie mogłem poczekać na Musty'ego, bo ziomek już leciał. Okej, ostatnia szansa. Jest boost. Jest wszystko, co potrzebuję. Jest ten pajac prejumpujący. No nie mogę, dobra, wiecie co? Nie będę ukrywał, cały czas trafiłbym na tego samego gościa, co jest trochę męczące. Więc zagramy sobie po prostu mecz rankingowy 1v1. Mamy tutaj ranking Grand Championship Divizja 3, trochę mi się spadło. No ale dalej jest to bardzo wysoka ranga, dlatego tutaj kiłujemy. Dobra, mamy naszego przeciwnika i mamy też dwa cele na ten mecz. Czyli po pierwsze wygrać, po drugie strzelić jakiegoś Musty Flicka, żeby zaliczyć zadanie. Dobra, mamy save'a. Okej, on nam zbierze kolejną setkę, ale to nas nie obchodzi. Tak długo jak nie stracimy tu bramki. Dobra, tracimy. Okej, kick-off wygrany.
Chyba mamy Opena. Jakbym był w stanie... O, jestem jednak kozakiem. Ale nie powinno być tragedii. Okej, obronione. Pojechał po boosta. Słabo, strasznie przyjąłem. Nie tą częścią dachu, co chciałem. Ale mamy tutaj 20 przyspieszenia. Niestety on zebrał tutaj setkę. 20 dalej. Nie jest wygodnie. Ale jest już dobrze! No nie, dostaliśmy demo. Niestety ta piła nas zatrzymała i tracimy raczej na... Albo nie tracimy? Wywalił się tutaj tak na maksa. Nawet strzelimy raczej. Jak nie zepsuje, dokładnie. Albo niedokładnie, już myślałem, że nie trafiłem. 2-1 dla nas, elegancko. Przynajmniej ten ryk silnika, co jest zawsze na początku, tak mi poprawia humor, bo tak to fajnie brzmi. Wiadomo, że po chwili grania byś się przyzwyczaiła, no i już by to... No, pewnie nikt by na to nie zwracał uwagi, ale no, jest to przyjemne. Niby nie zadziałało, ale zadziałało. Totalnie nie umiem przyjąć sobie pilki tym samochodem. Nie wiem, totalnie mi to nie idzie po prostu. Okej. On nie trafił tutaj. Dobra, lecimy na tego Mastiflika z powietrza. Jest ten. Więc zdobędziemy Mastiflika, ale strzelimy taką oto ładną bramę. To było całkiem fajne. Okej. Mam, żeby było nie oddawać mu tego boosta. Ale no, nie jest tak dobrze. Dajemy do prawej. On tu bierze setkę. Ja fejknę. Zbiorę tego boosta, zagramy sobie nad nim. Może demo? Wyjątkowo to my demujemy? Nie tym razem? Dobra, przebijmy go. Nie biorę tego przyspieszenia, bo byśmy tylko zostali zniszczeni. Tutaj, nie wiem co to jest, ale działa. Na wstecznym. Dobra. Radzimy sobie elegancko. Nie wiem co się dzieje. Tracimy go, ale na 3-3, nie, 4-4. Ale wygrywamy kickoffa i chyba jest 5-4, dokładnie, bezpośrednio po wznowieniu, gości musi być wnerwiony. Okej, z tego nic groźnego nie powinno być. Chyba, że dla niego! Bang! Dobra, on nam zabierze znowu setkę. Niestety, lepiej kontroluje boosta od nas. Ale tej setki nam nie zabierze. Ferrari to dużo paliwa pali. Chyba, że to jest jakaś hybryda. Nie, no na pewno, tak nie brzmi hybryda. Fajnie brzmi ten samochód. A jak jest hybryda, to jakieś głośniki dali. Dobra. Zróbmy tak. Tutaj reset. Jestem pajacem, bo się sfokusowałem tak bardzo na tym, żeby zrobić setup pod Mastiego, że nie przebiłem go tak zwyczajnie. No ale mówi się trudno. Dobra, sięgnę. Ale dalej nie mamy boosta. No niestety jestem strasznie kontrolowany pod tym względem. Tak jak mówię. Dwa tego. Nie! Nie grania Robeta. Nie grania Robeta? Nie grania Roketa robi swoje. On tego nie strzeli jak nic. Przynajmniej nie od razu. A takie coś jest na mnie groźne, dokładnie. Proszę, doleć. Nie, jestem debilem. W sensie pajacem. W sensie wszystkim jestem. No nie, no tak zraczyć. Się podpaliłem na tą pustą bramkę, żeby zdążyć. Okej, wolne wznowienie. To jest jedyny ratunek. Chyba działa. Albo nie działa, bo źle sobie zakręciłem. Wiecie co, zaliczymy może po prostu teraz tego Mastiflika. Nie udało się niestety. No, próbowałem. Nie było łatwo. No tutaj widzicie za pierwszym razem. Ale no, no niestety na meczach, na ciężkich przeciwnikach ciężko doprowadzić do idealnej sytuacji. No to tutaj jak widzicie, no próba po próbie, raz po raz wszystko wchodzi, a na mecz nawet nie ma okazji, żeby sobie tak fajnie, spokojnie do tej piłki przysiąść. No ale dobra, przejdźmy do podsumowania. Jeżeli chodzi o samochód, no to jest on drogi, 2000 kredytów to nie jest mało. Wygląda on moim zdaniem numer jeden, jeżeli chodzi o całą grę. Moim zdaniem jest to najładniejszy samochód w gierce. Natomiast jeżeli chodzi o grywalność, no tutaj muszę przyznać, że no jest cienko. Jeżeli ktoś szuka meta samochodów, czy tam po prostu samochodów, którymi można grać na najwyższym poziomie, to znaczy wiadomo, można grać każdym samochodem na najwyższym poziomie, ale to Ferrari w tym nie będzie pomagało. Ja bardzo ubolewam nad tym, że nie ma cały czas hitboxów konkretnych do samochodu, no bo przez to Ferrari jest tak jakby źle zwizualizowane. Hitbox się nie pokrywa z wyglądem samochodu, no i tym się tak jakby trochę nieprzyjemnie gra. Trochę nieprzyjemne są obroty w powietrzu.
powietrzu, nieprzyjemne jest też tak jakby robienie na przykład mocnych uderzeń. No i po prostu wielka szkoda, no bo to Ferrari, ja bym nim chętnie pograł bardzo dużo, bo mi się z wyglądu naprawdę podoba, no tak jak mówię, top 1 jest dla mnie, a przez ten hitbox pewnie nie będę nim praktycznie w ogóle grał, czy tam czasami sobie dla zabawy zagram, czy tam na streamie, czy tam po prostu w momencie, kiedy będę miał trochę niższą rangę na początku sezonu. Ale dobra, bo się strasznie rozgadałem. Wbijajcie na nasz serwer Discord, wbijajcie też do mnie na Twittera, gdzie ostatnio coś tam publikuje świeże informacje z Rocket League'a, to znaczy publikuje. Tam jest coś takiego, że można przekazać dalej, jest to naprawdę fajne. No i jeszcze raz, bez przedłużania, życzę wszystkim miłego dnia. I to by było na tyle. Elo, elo.